Panie brygadierze, w dowództwie uroczystości starszy kapitan Marcin Dzieran melduje pododdziały strażaków do uroczystych obchodów powiatowego dnia strażaka w Przygonie. Rozkaz. W razie polskich wsi i miasteczek od przeszło 100 lat swoje miejsce mają ochotnicze straże pożarne. Strażacka tradycja, wierność ideałom wypracowanym przez pokolenia to trwały element życia strażackiej rodziny. Dzisiaj w powiecie tureckim mnie przekona w majowym uroczystym nastroju rodzina strażacka akcentuje swoją obecność z okazji Dnia Strażaka, stulecia jednostki OSP Przykona. Jak co roku spotykamy się w maju, w miesiącu bliskim członkom strażackich szeregów, by uhonorować funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów strażaków z terenu powiatu tureckiego. Oraz podziękować tym wszystkim, którzy na co dzień wspierają naszą działalność. Nie od dziś wiadomo, że zawód strażaka to trudna profesja, wymagająca specyficznych cech charakterów szczególnych, ale przede wszystkim poświęcenia, nierzadko narażania zdrowia i życia. Przyszedł ten szczególny akt odczytania właśnie aktu fundowania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy Koni. W imieniu Komitetu Fundacji oraz fundatorów tego sztandaru niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy ufundowany w jubileuszowym roku stulecia istnienia jednostki OSP w Przykonie sztandar. Sztandar jako symbol ofiarnej, wiernej służby pożarniczej. Jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec ojczyzny i narodu, który nawiązuje do największych wartości, tradycji, wierności, honoru, godności i dobrego imienia strażackiej służby. W imieniu Komitetu Fundacji Sztandaru akt ten podpisał Mirosław Broniszewski, wójt gminy Przykona. Odpalił, także już jest...